Halo, witajcie, jestem Michał Wolfram. Tak, dostałem właśnie maila. I zapraszam Was na kolejny odcinek z klocków, kolejny odcinek testowy. W tym odcinku udało mi się, myślę, już ukończyć ustawianie głosu z gry do transmitowania do pliku, więc zobaczymy, jak się to będzie sprawowało. Załączę sobie odpowiedni podgląd. Aha, tylko zapomniałem sobie wejść do na serwer, żebym już się nie musiał przy Was znowu przełączać z logowaniem. Ok. Jestem w stanie się teraz przełączyć. Ok, jestem w klockach. Zaraz zobaczymy. A, zmniejszę sobie jeszcze rozdzielczość okienka, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście głos z klocków będzie nagrywany. Słyszycie coś? Słyszycie, to znaczy, że to działa. Ok, możemy się wrzucić na duży ekran. Wybaczcie, jeszcze nie mam w tej chwili dwóch monitorów podłączonych do Maca, bo jeszcze to jest kwestia do zrobienia. Ok, co zrobimy? Przepalimy sobie trochę kobla. Obiecywałem Wam, że pokażę Wam coś, jak już coś pobuduję. Niemniej, jak widzicie, byłem zajęty czym innym jeszcze w tej chwili. Fajnie ten odgłos wygląda. Wbijemy sobie 11. Przybamy trochę tego kobla. Ok. Tutaj też wpakujemy cały stack. No tutaj nawet zwykle się nie dorobiło. Trochę szkoda. Ej. Też wsadzimy. Jej, YouTube, co jest z tobą? Mnie nie obchodzi to, że mam 10% baterii na telefonie. Nawet 8. W jednym celu mnie to nie obchodzi. Już przed chwilą biko, że mam wiadomość, to po co znowu mi o tym powiadomił? Okej. Okay. Jeszcze poprawię podłogę tutaj, ale chyba chciałem tutaj robić drewnem, nie? No, też tak myślę. O, tu jeden klocek mi został. Tylko ciekawe, jakim drewnem to zrobię, czy tym zwykłym, czy tym niezwykłym. Czyli akacjowym bądź klasycznym. Myślę, że akacjowym, bo akacje wyglądają troszeczkę więcej. Troszeczkę znacznie więcej. Więc myślę, że użyję do tego celu akacji. Natomiast ściany mogą powstać na chwilę koblowe jeszcze. Znaczy koblowe, stołowe. To było głośne. A ten plugin, który widzieliście po prawej stronie, to jest właśnie ten słynny plugin, o który walczył Deutsch, który ma na celu przyspieszanie niektórych czynności, które wykonują gracza i wynagradzanie ich za na przykład długie kopanie za pomocą właśnie tego, że będą na przykład szybciej wykopywali diamenty bądź więcej diamentów z jednej rudy wyrzucali. Nawet fajny pomysł. Tak śmiesznie lata mi monitor, jak zapewne widzicie, to przez to, że korzystam z tej myszki w komputerze, tej dotykowej,
Zrobię sobie łóżko. O, śmieszne, zmieni zdjęcie łóżka. W ostatnim grałem to było inne. A tutaj, jak mówiłem, sobie zrobimy kamieniem. Nie pamiętam dokładnie, jak się robiło cegła. Znaczy, nie tyle co cegłę, co te kamienie takie, jakby chodnik. O, się robiło chodnik. O, dokładnie tak. Fajnie. Wystarczy 16? Myślę, że na razie 16 powinno wystarczyć. Weźmy tego craftboxa. Postawimy go gdzieś indziej, bo tak zasłaniając drzwi to niezbyt najlepszy pomysł jest. Jest na to, żeby go w ten sposób kłaść. Przestawię go po prostu w inne miejsce. I dzięki temu po prostu tam będzie więcej miejsca. A na jego też miejsce się znajdzie. Ok. Pochodnie będą nam też potrzebne. Tu jest stone. Dlatego mówiłem wam, że dostałem maila przed chwileczką, ponieważ właśnie wyemitowałem nowy odcinek na tubkę. Odcinek dzisiejszy. Myślę, że się wam powinien spodobać. Też trochę oddzielnie wyjaśniałem. Znaczy mówię to już, kiedy ten odcinek jest na YouTubie, ponieważ raczej nie wrzucę tego odcinka przed nim. Chociaż różnie mi się zdarzało już w mojej karierze. W cudzysłowie. Było nawet tak, że mówiłem, że będę coś publikował. Nagrywałem już serię, miałem nawet serię już nagraną. A potem jak przyszło co do czego, nie chciało mi się tego albo montować, albo wrzucać na YouTube'a. Często też nie chciało mi się po prostu renderować. No bo to trochę czasu zajmuje. W tej chwili nie renderuję, wrzucam wprost to, co mi się nagra. Najgorszy pomysł to nie jest. Nie wygląda to znowu tak tragicznie. W końcu najlepsi YouTuberzy nie byli słynni z tego, że montowali, robili jakieś przejście, nie wiadomo jakie. Ściny, nie ściny. Bądź krzyczeli do kamery. Tylko byli znani z tego, że robili po prostu dobry kontent. Oczywiście ja do DJ-a się nie będę porównywał, bo to jest zupełnie inna liga. Niemniej niektóre rzeczy po prostu nie są najważniejsze aż tak do końca. Dobra, tutaj się robi. Zaraz zrobię tutaj chodniczek. Niech jest dobrze porobione. A tutaj też trzeba będzie te kocuszki wymienić na ścianie. Tutaj te kocuszki będą troszeczkę spadały w dół, ponieważ jak widzicie, tutaj jest ten szyb. I po prostu tutaj sobie odnowimy i będziemy systematycznie ten szyb modernizować. Tutaj, jak już mówiłem, jest ziemia, ponieważ tam w środku idzie ten przewód od czujnika światła, czujnika zmierzchu. Niestety, jak sprawdzałem na górze, on się zepsuł, trzeba będzie go zrobić od nowa. I nie według mnie to jest fajny pomysł, żeby widzieć po prostu, czy jest dzień, czy noc. W szczególności, jak jeszcze nie mam wgranych żadnych modów. Miałem kiedyś wgranego moda na mapkę i na tym modzie było widać, czy jest dzień, czy jest noc. Napis you're at your exit.
or you lower your X, to po prostu jest od tego plugina, który polepsza umiejętność. I domyślnie siekiera nie działa po prostu tam rewelacyjnie. Nie ma jakichś przyspieszeń, innych udogodnień. Natomiast jeżeli klikniemy prawie przycisk myszy i na przykład zaczniemy kopać, to wtedy siekiera zacznie działać zgodnie z tym pluginem. Dlaczego siekiera nie działa rewelacyjnie od jakby samego początku? Ponieważ te supermoce są na bardzo krótki moment. Na przykład jesteśmy w stanie kopać o wiele szybciej, ale tylko na przykład na 3 sekundy, 4, tam 5 sekund. Więc lepiej jest to jakby wyzwalać naciśnięciem guzika jakby na żądanie, niż trzymać to od razu, bo to było bardzo nieefektywne takie. Wiecie, zdobędziecie super umiejętność i od razu przypuśćmy na kopaniu kobla spożytkujecie jakiś tam super mining bądź tam lepszy drop surowców z tego stona. Chyba się ze mną zgodzicie. Okej. Okay. Tak, muszę wam przyznać, że trochę mi tych klocków brakowało. Jak sobie kiedyś grałem i na modach i na różnych serwerach, a potem po prostu przestałem, to od pewnego czasu właśnie tych klocków mi trochę brakowało i chciałem sobie po prostu ostatnio powrócić do tego, bo tak naprawdę to był jeden z lepszych chwil w moim życiu. I teraz właśnie od kiedy był tamten starszy serwer, właśnie z Bartkiem. Wielkie dzięki dla Bartka za to, że poprosił mnie o wykonanie tego serwera. To jakoś mi się to odżyło i zacząłem z powrotem sobie czasami pogrywać właśnie w tą klockową rzeczywistość. Co sprawia mi oczywiście ogromną radość. Wydarzamy pochodnie. Nie jest symetrycznie. Dobra, tu jest to wejście. Może lepiej, żeby było jakoś tutaj niżej. Czy tutaj. Na razie zostawię to tak, jak było. Potem będę mógł sobie robić jakieś modyfikacje. To też mogę zmodyfikować. Na razie zostawię ten dirt, żebym po prostu widział, gdzie idzie szyb od tego czujnika słynnego. Jeżeli chciałbym to poprawiać, bądź ściągnąć jakiś przewód jeszcze inny, testowy. W sumie mogę zająć się kopaniem tutaj pomieszczenia. Na razie jeszcze nie jestem pewien, co tutaj miałoby być. Może rzeczywiście jakaś zbrojownia. Czy mam kilka pomysłów, co było na dawnym serwerze, a czego jeszcze tutaj nie ma. Mianowicie po pierwsze zbrojownia. Ja to nazywam zbrojownia, co w większości graczy Minecrafta będzie się kojarzyło z pomieszczeniem zatrzymania zbrójek diamentowych, żelaznej i tak dalej, mieczy, hatchet i innych tam rzeczy. Natomiast dla mnie zbrojownia to jest magazyn. Bądź spiżarnia. Więc takie trochę jakby niezrozumienia. Natomiast dla mnie zawsze zbrojownia to jest miejsce, gdzie chowam cały swój łup, wszystkie diamenty i inne ważne elementy. Oraz wieczy mam duże zasoby kobla, którego w najbliższym czasie używać nie będę. Na przykład. Czy w tej chwili będę jeszcze używał kobla, ponieważ trzeba odnowić tam te ściany, szybciej troszeczkę przerobić, żeby no, nie było tam już tych jakby innych materiałów naleciałości. Niemniej, jak już nie będę go potrzebował, to też będzie jakby w zbrojowni dużo miejsca dla kopa. Może by mi się udało zrobić jakiś system magazynowania tego kobla, żebym na przykład dawał do jakiegoś wagonika i żeby to gdzieś tam leciało i było zrzucone za pomocą hopera do jakichś skrzynek. Zobaczymy. Pooglądam, może coś się w Minecrafcie zmieniło w 2017. Jakaś maszyna działa lepiej, może coś nowego doszło. Tak naprawdę
jest coś takiego jak komparator, czy jakoś tak. Taki śmieszny redstone'owy urządzonko, którego działania do tej pory nie znam, chociaż zostało wprowadzone w 1.7.2. Czy może nawet jeszcze wcześniej, a gramy na 1.12.1. O, tak się zagadałem, że kill-off mi się skończył, a ja ciągle nie rozumiem tego, że mogę iść sobie i go naprawić. Tu jest taka magiczne urządzenie, które co prawda wygląda jak blok żelaza, ale blokiem żelaza nie jest. Tak naprawdę to jest coś w stylu kowadła, które jest w stanie naprawić przedmiot. To jest właśnie z tego samego pluginu na różnorakie skóry. Odłożymy redstone. Odłożymy żelazo. Jedzonko pójdzie do innej. Strzałki do innego kościoła. Chyba tutaj jest jedzonko, nie? Pełna tak samo. W sumie nie potrzebuję jej w tej chwili aż. Te śmieszne surowce, ta adencja i te inne, to pójdą tutaj. To jest adencja cały czas. Nie wiem, do czego miałby mi się przydać, ale... Wolę go trzymać w skrzynce, niż nie trzymać, niż wyrzucić. A tu jest znowu ten surowiec. Granie. Dużo już mam tych drzewek. Trzeba iść się posadzić. Gdybym miał ten czujnik zmiechu, to bym wiedział, która jest godzina. Gdybym wiedział, czy mogę wyjść. Czy panowie nie będą jeszcze w drodze? Ale okazuje się, że mogę jeszcze. Tak na 30 sekund opuścić swoje bezpieczne lokum. Tych drzewek na razie nie będę plancił w tym moim lesie podziemnym, który będę kiedyś budował. Myślę, że będę tam trzymał na razie takie klasyczne drzewka. Takie jak to na przykład. Próba się zetną. W następnym drzewku pokażę wam, w jaki sposób działa ten super plugin na ścinanie drzewek. Juhu! Było drzewko, nie ma drzewka. Chcieliśmy je. No co to? Konik. Fajnie. Muszę was zasmucić, zmartwić. Nie będę w tym let's playu korzystał z dobrodziejstw koników. Bawię się z zombim jak bohaterzy bajki Wilki Zając. Wilk bawi się z zającem, a bawię się z zombiakiem. Zombiak jest wilkiem, a ja zającem. Okay. Observer. Ja zobaczę, czy udałoby mi się zrobić ten czujnik. Sprawdzę w
Google'ach, bo nawet nie wiem, jak on ma tu na crafting. Daylight Sensor to się nazywa. I krafci się go przez szkło, kwarc netrowy oraz planki takie z drewna. Szkło mam, kwarc netrowy mam i takich planków z drewna jeszcze mam. Czyli jestem w stanie zrobić sensor. Okej, okay, mamy sensor. Jesteśmy w stanie go teraz postawić na górze. Będziemy widzieli, czy jest dzień, czy jest noc. Dobra, jesteśmy z powrotem w domku. Lecimy jeszcze raz na górę. Generalnie ten sensor będzie działał w ten sposób, że jeżeli jest noc, to się świeci światło, jeżeli nie ma nocy, to się światło nie świeci. Tam jest zrobiony tak zwany inwerter, bądź odwrotka, jak ja to mówię po polsku, który odwraca sygnał, że jeżeli właśnie jest noc, to się światełko świeci, jeżeli się nie świeci, to jest dzień. Aha, zapomniałem sobie zrobić kill-offa. Odłożymy tam te rzeczy i zrobimy kill-off. A skończył mi się przypadać kobel. Znaczy węgiel się skończył, to nawet dobrze, że węgiel się skończył, a nie stąd się skończył. Okej. Okay. Łupy odłożymy w postaci cobblestone'a. O, widzicie, ścinacz drzewa został już odświeżony, dzięki czemu będziemy mogli już niebawem ścinać drzewka z powrotem z taką fajną szybkością jak ostatnio. Szkło, to kolano. To mi się przyda. To mi się nie przyda już, przynajmniej na chwilę. Podłożymy, dobra. Zrobię sobie specjalnie jeden kill-off. Żeby potem iść i go sobie jak gdyby naprawić. Naprawa polega na tym, że klikamy właśnie tym kill-offem, który jest na prawy, na ten bloczek żelaza i potrąca nam z ekwipunku te ingoty, sztabki i wtedy się on naprawia. Im wyższy jest nasz poziom w tym pluginie, tym mniej potrącam sztabek. To jest w sumie ciekawą też rzeczą. No, węgiel się trafił, bardzo fajnie. Znaczy, fajnie i nie fajnie. Fajnie, że się trafił, że będziemy mogli sobie przepalać rzeczy i robić pochodnie. Niemniej nie fajnie, że się trafił, że trzeba będzie naprawiać sufit. Ale w sumie nie jestem jeszcze pewien, czy tutaj będzie sufit kamienny, czy już tutaj zastosujemy co innego, na przykład drewno.
Ostatnio mam taką jakby manię na drewno w Minecrafcie. Lub lubię z powrotem stosowanie drewna i na podłogach, i na ścianach, i w wielu miejscach. Więc być może tutaj już będzie sufit inny, z innego surowca. Być może wkrótce też wrócą poradniki z Open Computers. Dlatego, że wgrałem sobie Minecrafta, znaczy wgrałem sobie do Minecrafta ten mod na 1.12 czy tam na 1.10? Nie wiem, nie jestem pewien, na którąś z nowszych wersji wgrałem tego moda i już robiłem testy, że bardzo ładnie się Minecraft z nim na pokładzie uruchamia. Zobaczymy, jak będzie działało to na serwerze. Wtedy oczywiście mniej obliczeniowej mocy zostanie zużyta na moim komputerze, a przeniesiemy te obliczenia, które są cięższe jakby do wykonania, na serwer. A dzięki temu też będziemy mogli zaprosić kumpli z WTC, którzy wraz ze mną będą nagrywać z tego moda poradniki. Trochę już się ten magazyn powiększył. Potem sobie podbuduję tutaj coś z dyrta i zobaczę, znaczy zobaczę. I naprawię ten sufit i zdobędę ten angiel. Nie wiem, czy wam już o tym mówiłem. Jeżeli wam mówiłem już, to znaczy, że mam sklerozę, która postępuje. W prawym dolnym rogu widzicie jakby opisy odgłosów, które się wykonują w Minecrafcie, dlatego że jeszcze do niedawna nie miałem w ogóle, jeszcze nie miałem do niedawna w ogóle ścieżki dźwiękowej w Minecrafcie. Z tego powodu, że no, tłumaczę wam to ostatnio. Dosyć niedawno. I dlatego sobie po prostu włączyłem takie etykiety tekstowe, żebym widział, jak się zbliża zombiak. Na przykład jak mam głos dany cicho, to również to się przydaje, bo widzę, że coś się zbliża, jakieś zwierzątko czy inny tam mobek. Ale tego mógłbym normalnie nie usłyszeć. Dobra, myślę, że już trochę ponagrywam. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i życzę miłego dnia. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.